Siemanko, z tej strony Jonek, witam was w kolejnym odcinku Zagramy w Battlefield Heroes. Dokładnie tak. Jest jeden problem. Nie wziąłem sobie przycisku na Sixth Sense, bo zagram komandosem. Dobra, nieważne. Tak, wiem, miał być jakiś super wielki unboxing tej mojej nowej myszki i tak dalej, klawiatury, ale niestety nie doszło to do skutku, ponieważ niby dostałem tą myszkę, ale niestety ona mi nie działa. Musiałem to sprawdzić, nie mogłem się powstrzymać. Nie chciałbym się ogarnąć tej całej kamerki, więc stwierdziłem, że walić to, podłączyłem sobie myszkę, zagrałem godzinę i wyszedłem na siłownię i niestety myszka przestała mi działać. Nie wiem, co się stało, ale mogę powiedzieć, że nie było to z mojej winy, możliwe, że myszka była wadliwa albo coś. Nie wiem. Ale od razu mówię, że jak będę ją reklamował i przyniosę nową, to na pewno zrobię coś tego typu jak unboxing czy coś, bo myślę, że jednak jak obiecałem, to tak zrobię i że walony komandos i że uda mi się po prostu to zrobić i dotrzymać obietnicę. Następnie chciałbym powiedzieć, że ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, ponieważ śpieszy mi się, ponieważ mam około 20 minut na nagranie materiału. Nie wiem, czy mi się uda nagrać za pierwszym razem, ponieważ nagrywam komentarz live i nie wiem, czy uda mi się to zrenderować, ponieważ dobra, nieważne, to już nie powinno was obchodzić, ważne, że widzicie odcinek, czy tam, czy następną rundę zobaczymy i po prostu macie odcinek i wrzuciłem materiał. Dobra, troszeczkę od razu mówię, że gram ręczną armatą Harego, dlatego, bo jak widzicie, robię misję na niego, jeszcze tylko 8 killi mi zostało. Troszeczkę, niedawno sobie wziąłem i już zaraz kończę, więc myślę, że nie jest źle. No i myślę, że jak najbardziej opłaca się robić tą misję. Troszeczkę ciężko mi się gra bez Sixth Sense'a, bo jednak mam włożoną tą abilitkę, z niej nie korzystam. Jak widzicie, mam już 19,5 levela. Stwierdziłem, że wezmę się trochę za ekspienie tej postaci. Jak widzicie, nawet kupiłem sobie jakiś tam outfit. Od razu mówię, że skończyło mi się również premium i jest troszeczkę do dupy. I nie mogę korzystać z jakichś tam ofert z premium. Miałem kupić sobie tańszy pistolet na Soldiera w Royal, ale niestety mi nie wyszło i kupiłem go po prostu drożej. Dobra, nieważne. Myślę, że ta rundka, nagram tą rundkę i może następną. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie z czasem. Tak jak przed chwilą wspomniałem, nie mam jego zbyt dużo, ale dobra, nieważne. Fakt, myślałem, że jakiś kill będzie. Jak widzicie, mam już prawie czwartą rangę, to już jest naprawdę, no nie powiem, że jest spora, no bo spora to jest generał 60 czy coś, ale jak na mnie, no na solda dopiero zaczynam, wbijem już prawie dwie rangi bodajże od poprzedniego materiału, więc to jest w miarę sporo, a zwłaszcza, że to jest soldier, bo gunnerem to wbija się szybko rangi, a soldem troszeczkę wolniej, ponieważ ja tam strzelam jakieś tam pojedynczy strzał z pistoletu i naprawdę trzeba się nastrzelać, żeby wbić tą jedną rangę. Ale myślę, że jakoś uda nam się wbić jak największą rangę i że będzie spoczko. Dobra, od razu mówię, że na chwilę obecną korzystam z tej nowej klawiatury na wstępie. No, mógłbym ją po prostu polecić, ponieważ jest podświetlana i co prawda, no pisząc nie patrzę na klawiaturę, ale naprawdę wieczorem jak siedzę tak na łóżku i gram jednocześnie na kompie, to naprawdę przydaje się to, bo nie zawsze wyczuwam przycisk, ktoś mnie wkurwia, źle postawię rękę na myszce i ten. No i jakoś to nie idzie, a tu sobie włączę, przycisnę przycisk i nagle ona się świeci, jest naprawdę zajebiście. I nie powiem, a klawiaturę polecam, myszkę, to co pograłem, to w sumie też polecam, ale jeżeli ona ma mi się tak, nie wiem, możliwe, że dostałem tą właśnie wadliwą myszkę, ale nie jestem pewny. Może ja coś źle zrobiłem, ale wątpię, bo najpierw ją włączyłem za pierwszym razem, wszystko ładnie działało, a potem jak chciałem, wróciłem do domu po siłowni, nie działała. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale nie wiem. A właśnie to nie chodzi też przez USB czy coś, bo zmieniałem podłączenie i tak dalej. Więc to jest coś z myszką. Jak widzicie, zrobiłem w końcu misję z tą bronią, więc nie będzie mi ten głupi pasek wyskakiwał i nie będzie psuł mi cela. I przynajmniej jestem z tego powodu zadowolony. Dobra. Troszeczkę ich widzę, spawn killujemy, nie jest to fajne.
Ale co zrobić? No niestety ja nie mam czasu, żeby szukać jakichś super rundek. Wbiłem i od razu kliknąłem, no po prostu przycisk nagrywania i nagrywam. Trochę ich tu zaraz powoli outskoruję, ponieważ dołączyłem. Ile oni mieli już? Po 2000 punktów? A ja nie wiem, wiecie co, zobaczę. Bo póki co to ich doganiam. Może uda mi się nawet przegonić któregoś z nich, zobaczymy. I od razu też chciałbym wam powiedzieć, co ostatnio się śmiesznego stało. Jakiś typek wyzywał mnie od hakerów. To strasznie się często dzieje, że mnie wyzywają od hakerów, ale się już przyzwyczaiłem. Ale wyzywał mnie 30 level. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, co się stało. Ale nieważne. Ale z drugiej strony jest to w jakimś tam stopniu przyjemne, no bo. Wiesz, jakiś ktoś bił normalną 30, bo ma dużą rangę. Może Branton i może ich Słowust, nie wiem. Ale wydaje mi się, że jednak normalny, ponieważ wchodziłem na konto i miał około 4 milionów punktów. I myślę, że jest to jednak normalna 30. Fuck, ale failing. Że była to normalna 30 i że po prostu. No, cieszy mnie to, że taki. Koleś, który wbił normalnie 30, wyzywał mnie od cheaterów, ponieważ to jednak znaczy, że wydaje mu się, że mam wspomaganie cela, a tak naprawdę nie mam, więc czuję się z tym naprawdę fajnie. No bo, no wiecie, jak jakiś mały level 10, 20 mi napisze, że jestem haker, spoko, jestem do tego przyzwyczajony, ale 30 level, no naprawdę fajnie się z tym czułem i mi to pasowało. Dobra. Ja robię króciutkie cięcie i stwierdziłem, że nagram jeszcze jedną rundkę. Okej, jesteśmy w kolejnej rundce. To jest serwer, gdzie jest tylko Midnight Mayhem, bo była zmiana mapy, myślałem, że na coś lepszego, ale niestety wyszło, że będzie to znowu Midnight Mayhem. Myślę, że nie jest to złe, ponieważ osobiście tą mapę lubię. Nie wiem, jak wy. Może to dobrze, może i nie, ale w sumie ja się cieszę z tej mapki, bo myślę, że dawno na niej nie grałem i że. Fajnie sobie będzie na niej pograć. Ogólnie mało gram na tej mapce, bo raczej gram na CC, na VV. Ja wolę raczej takie klimaty, ale Midnight Mayhem raczej też mi odpowiada, więc nieźle. Fuck, jakiś typ we mnie ładuje z pistoletu. Fuck, jeszcze tam. Wytyfy. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Strasznie ciężko jest mi bez tego Sixth Sense'a. Może mapa jest duża i, jakby to powiedzieć, przezroczysta i wszystko widać, ale. Powiem tak, naprawdę tak to miałbym o wiele łatwiej bez XS, ale w sumie w ten sposób równie mogę się sprawdzić. Masz ID? Nie ma. A, dobra, to dobrze, że zblastowałem. Ja zawsze nie ryzykuję, jak leci na mnie granat i mam mało życia, zawsze blastuję. Nawet jak jestem obok gunnera. Chyba, że nie mam blasta, no to oczywiste. Następnie chciałbym powiedzieć, że jak już na wstępie, no przecież Johnny to już jest druga runda w tym odcinku, to na jakim wstępie? Dobra, nieważne. Chciałbym wam podziękować za 350 subskrypcji, ponieważ ostatnio mi to weszło. No tak, mówiłem, że nie będę regularnie nagrywał, że będę nagrywał niecodziennie i tak się, jak widzicie, stało. Nie miałem warunków, ponieważ był weekend, moja mama była w domu, a już mówiłem, jak będzie, więc proszę nie przypierdalać się o żadne rzeczy do mnie. I po prostu czekajcie na odcinek. Raz będzie po kolei, w sensie w dniach, a raz może być raz na tydzień, więc nie wiem, jak to jeszcze dokładnie będzie, ale ja raczej poświęcam się treningowi na siłowni niż jakiemuś nagrywaniu na YouTube, ponieważ jest to dla mnie ważniejsze, bo jak wiecie, z YouTubem można zacząć kiedykolwiek się chce, można zrobić sobie przerwę, potem zrobić nowy kanał, mieć nowych widzów i tak dalej, a nowego ciała czy nowego zdrowia nie będę miał, więc no sami wiecie, co mam na myśli na pewno, a jeżeli nie wiecie, no to i wolicie grać na kompie niż i nagrywać lub oglądać odcinki niż dbać o swoje zdrowie bądź samopoczucie, to naprawdę wam współczuję. Odbiło mi się po obiadku. Dobra, nieważne, nieważne. Co, jestem może pierwszy w drużynie, czy nie? Ach, nie, wiedziałem. Typek jakiś galerem sobie gra. Ale co tam? Czego ode mnie chce. Od czego. Kurwa, mać, nie mogę się wyzłowić. Czego ode mnie wymagacie? O, to chciałem powiedzieć. Zmieniłem sobie rozdzielczość na mniejszą. Jak sobie gram normalnie, to mam większą, ponieważ korzystam z takiego programu, który zwiększa mi strasznie FPS-y.
Ale właśnie jest to jeden minus, ponieważ on pokazuje FPS-y. Jak nagrywam, to te FPS-y się nagrywają na żółto i byście mieli ciągle liczbę FPS-ów przy tym w prawym górnym rogu. Jeżeli chcecie, żebyście widzieli po prostu, ile mam FPS-ów, to oczywiście mogę zrobić tak, iż będziecie mieli lepszą jakość materiału. Ja nie będę miał problemów z nagrywaniem i naprawdę. Będziecie widzieli, ile mam FPS-ów w danym momencie, i że nie będzie Johnny pierdoli, że ty masz tyle i tyle FPS-ów, i po prostu będziecie widzieli, ile mam FPS-ów, i myślę, że jest to w sumie nawet niezłe wyjście jak na, no jak na mój komputer, ponieważ myślę, że taki małe cyferki, oczywiście nie mam jakoś dużo FPS-ów, żeby to było jakoś tego strasznie dużo. Mam około tak 80 czy coś. I jakbym właśnie nagrywał, może byłoby z 50, może 60 i bym był naprawdę zadowolony. A zwłaszcza, że gra wchodziłaby mi płynniej. I byście widzieli w tym prawym górnym rogu, ile tak naprawdę mam FPS-ów. I naprawdę byście się nie czepiali tego, że laguje mi czy coś, czy się dekoncentruje. Albo naprawdę skupiam się na samym gameplayu, ponieważ chcę mieć dobry gameplay, komentarz, a potem wyjdzie, że nic nie jest dobre i wyszłoby to jak wyszło i byłoby słabo, więc piszcie mi w komentarzach, jak wolicie. Ja osobiście mogę spróbować zrobić jeden odcinek. Następny na przykład mogę zrobić z tym programem. Niektórzy z Was może wiedzą, co to jest za program, może niektórzy nie wiedzą. Nieważne, nieważne, ale postaram się to jakoś ogarnąć. I od razu mówię, że wtedy by była również lepsza jakość materiału pod takim stopniem, iż nagrywałbym w innej rozdzielczości gry. Nagrywam teraz 800 na 600, wtedy byłaby lepsza jakość materiału i myślę, że po prostu nie stracilibyście nic na tym, że ja bym po prostu sobie zwiększył FPS-y i zwiększył przyjemność z gry, a wam po prostu by tam migał sobie taki oczojemny żółty napisik z cyferkami. I myślę, że nikt by nie miał mi tego za złe. No ale co tam, wstawię, zobaczymy, będzie to komuś przestawiać, usunę to, będę nagrywał tak jak teraz, albo dogrywał komentarz oddzielnie, albo jakoś to łatał, albo wstawiał moje logo, albo jakąś postać z BFH. Nie wiem, zobaczymy, ale myślę, że coś ogarnę. Dobra, ja myślę, że odcinek mógł się wam spodobać. Dobra, jeżeli się spodobał, to zapraszam do innych materiałów, wiadomo, bo równie też są fajne. I dobra, ja nie będę tutaj pierdzielił bez sensu. I trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!